30. rocznica to przy okazji dużo atrakcji, które miasto przygotowało, żeby przypomnieć o pięknej historii Festiwalu Polskiej Piosenki, o tym, co się w tych dniach w Opolu działo i jednocześnie dać okazję do zabawy mieszkańcom nie tylko w samym amfiteatrze, ale również poza amfiteatrem. Stąd każdy z nas ma coś takiego, czym chce się pochwalić, co przygotował, aby mieszkańców rozbawić w dniach 9-11 czerwca. Ja serdecznie zapraszam choćby do grania na fortepianie, który pojawi się tutaj na opolskim rynku, który będzie dostępny dla wszystkich, będzie mógł grać każdy, ale będzie również specjalny koncert, gdzie będzie muzyk, który będzie na tym fortepianie grał. Oprócz tego dziesiątki innych, tak jak mówię, wydarzeń, na które chcę Państwa zaprosić. O nich powiedzą współpracownicy, którzy je przygotowywali. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam do świętowania 60. rocznicy festiwalu. 8 czerwca o godzinie 16 odsłonimy oficjalnie mural poświęcony Zbigniewowi Wodeckiemu, który powstał przy ulicy Krupniczej 4. Chcielibyśmy w imieniu prezydenta miasta Opola oraz Fundacji Stolicy Gwiazd Polskiej Piosenki zaprosić na odsłonięcie 3 kolejnych gwiazd tutaj w Alei w sobotę od godziny 12.30. Tego zaszczytu dostąpią pan Andrzej Rybiński, pani Stanisława Celińska i pani Wanda Kwietniewska. Te 3 gwiazdy będą odsłonięte w trakcie festiwalu. Natomiast nie zabraknie również atrakcji na Moście Groszowym i w planach jest również festiwalowa afterparty. Będzie na pewno głośno, będzie muzycznie. Całą instalację na mostku, jak co roku, przygotowują studenci Wydziału Sztuki pod czujnym okiem pani magister Katarzyny Mular. Po otwarciu mostku przechodzimy w dół do Młodzieżowego Domu Kultury i tam otwieramy wystawę 2 nestorów opolskiej fotografii, Ryszarda Łabuza i Jerzego Stempleskiego. Będą to fotografie z poprzednich festiwali, starych festiwali. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki przygotowało 3 koncerty na piątek, sobotę i niedzielę. Wszystkie te koncerty będą rozpoczynały się o godzinie 18, tak żeby później jeszcze zdążyć do amfiteatru albo na inne imprezy około festiwalowe. A co przygotowaliśmy? W piątek jedna z legend polskiego rocka, zespół Ira. Tego zespołu przedstawiać pewnie nie trzeba. Natomiast w sobotę i niedzielę postawiliśmy bardziej na opolskich wykonawców. Sobotni koncert będzie pod tytułem Kasia Puma-Piasecka and Friends. Z okazji tego pięknego jubileuszu diamentowego, 2 prowadzących zamiast jednego, pani Maria Szabłowska będzie prowadziła Kawiarenki z Gwiazdami w tym roku z dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki Jarosławem Wasikiem, a goście będą jak zawsze bardzo ciekawi. Będziemy mogli się spotkać m.in. z Krystyną Prońką, Haliną Młękową, Haliną Frąckowiak, grupą Pektus, Kasią Moś i wielu, wielu innymi fantastycznymi artystami, więc zapraszamy już w okresie festiwalu również do kawiarenek, ale to nie jedyne atrakcje, które przygotowało Muzeum Polskiej Piosenki. Oprócz tego, drodzy Państwo, my cały czas mówimy o artystach, ale nie zapominajmy, że festiwalu nie ma bez publiczności. Więc zapraszamy Państwa już od 1 czerwca tutaj na opolski rynek, by zobaczyć wystawę plenerową Słynna Opolska Publiczność. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo siebie na tych archiwalnych zdjęciach, może też znajdą Państwo dziadków, rodziców, etc., więc tym bardziej zachęcamy do tego, by przyjść tutaj właśnie na rynek i zobaczyć tę niezwykłą wystawę. No i już niedługo, tutaj drodzy Państwo, też ogłoszenie po raz pierwszy. Będziemy mieli okazję zaprezentować Państwu przepiękny album, nad którym bardzo długo pracowaliśmy, 60 lat Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i on już niedługo się ukaże. Sobota i niedziela festiwalowa, 3 edycje, czyli łącznie 6 spacerów. Spacery będą fabularyzowane. To, o czym będę opowiadać, będzie się dziać, bo to jest wszystko w formule LARP, więc jak najbardziej aktywizujemy grupowiczów. Obowiązują zapisy z racji, że będzie bardzo głośno. Dla komfortu zwiedzających bardzo prosimy o rezerwowanie sobie wejściówek. Oczywiście wszystko jest darmowe z racji projektu i dofinansowania z budżetu Urzędu Miasta Opola. 12, 14 i 16 to są godziny, w których w sobotę i w niedzielę będziemy zapraszać. Startujemy z dworca. Dowiecie się wszystkiego przez portal Wizyto Polskie, Facebook, bo powstanie osobna zakładka dotycząca godzin, szczegółów. No i zapisujemy się drogą mailową.